Kolejne dziecko pozostawione w oknie życia wełku. Alarm rozbrzmiał wczoraj około godziny 17:15 w domu świętej Faustyny. Tym razem była to dziewczynka. Wczoraj trafiła do szpitala na obserwację i pozostanie tam przez około 2 doby. Noworodek urodził się prawdopodobnie w warunkach domowych. Świadczy o tym niezawiązana pępowina. O pozostawionym w oknie życia noworodku dziś zostanie powiadomiony sąd, który zadecyduje o wyznaczeniu opiekuna prawnego, mówi Marcin Chilicki, dyrektor domu świętej Faustyny Wełku. Osoba, która chciała zostawić, podeszła do okna, otworzyła okno. W tym czasie miała 5 sekund, zanim alarm się uruchomi. Zostawia dziecko, zamyka okno, uruchamia się alarm, przychodzi pracownik domu świętej Faustyny, bierze dziecko, zawiadamia pogotowie, przyjeżdża pogotowie, zabiera dziecko do szpitala w celu przeprowadzenia niezbędnych badań. Ogólnie stan zdrowia jest dobry, natomiast no, dziecko było, widać, że po pępowinie, tak? Pępowina nie była w ogóle zabezpieczona. To było, powiedzmy sobie, tylko odcięta, nie była zawiązana w żaden sposób, więc to świadczy o tym, że dziecko urodziło się w sposób naturalny, poza szpitalem. Do tej pory było 2 chłopców, tym razem jest dziewczynka. Ta dziewczynka przebywa w szpitalu na niezbędnych badaniach. Każdy noworodek, przynajmniej 2 doby pełne, musi być w szpitalu w celu przebadania, badania słuchu, odbycia szczepień. Potem dziewczynka trafia do rodzicielstwa zastępczego, bądź to do pogotowia opiekuńczego, bądź do naszej placówki, bądź od razu do rodziny preadopcyjnej. Obecnie w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym diecezji ełckiej na możliwość adopcji czeka 11 rodzin. Zanim jednak dojdzie do adopcji, czeka je długa droga.